C'est ça qui est, pour ça que j'aime bien les tableaux. Hein. Parce qu'il n'est pas la peine de penser. Hein. Mais Léonard Vinci disait que celui qui pense peu se trompe beaucoup. Je suis très spécialisée dans un domaine très particulier qui est le vôtre, au fond. Et je n'ai... Non, mon opinion n'est pas... Je ne suis pas un conservateur d'art contemporain. Je suis... Mais quand même, c'est la content. Peinture... Hier, je... c'est toujours la peinture. J'ai reçu la visite d'une dame conservateur. Je crois qu'elle était à la retraite, au Petit Palais. Ah, mademoiselle... Contensou. Petite. Oui, mademoiselle Contensou. Oui, sûrement. Elle est venue, elle m'a dit... C'est pas drôle, mais c'est rudement bien fait. Organizatorem tej ekspozycji jest pan Piotr Mochowski, Polak zamieszkały we Francji, adwokat, miłośnik twórczości Beksińskiego i jego przyjaciel. Skąd to zainteresowanie twórczością tego skądinąd znakomitego artysty? Proszę pana, w życiu czasami ma się szczęście spotkać z wielkiego człowieka. Ja spotkałem, wydaje mi się, większa. Takie spotkanie nie można nawalić. I to jest właściwie wszystko, co mogę powiedzieć o tej pasji i o tych moich wysiłkach zmierzających do upowszechnienia światu całego tego malarstwa, które inaczej zostałoby lokalnym polskim malarstwem. A już raz żeśmy stracili szansę naszą z Malczewskim. Nie możemy jej zmarnować z Beksińskim. Dzięki za popularyzację, ale jednak chciałem pana zmusić do odpowiedzi. Co w samej twórczości pana zafascynowało? Atmosfera, ogromna jakość malarstwa, pewna ogromna zaszczyta doza mistycyzmu, która odpowiada mojemu temperamentowi. To jest malarstwo, którym ja się nie odnajduję. W tym zresztą odnajduje się, jak pan widzi, tłumy ludzi, którzy przychodzą tutaj w stanie zbliżonym do szoku, zapisujący rzeczy graniczące z odpowiedzialnymi. Ta ekspozycja daje im przeżycie. Ludzie wpisują się po 60 stron w Złotej Księdze i najlepszym wyrazem tego, jak ludzie to odbierają, jest to, co tutaj zapisali. A to, co ja przeżywam, jest chyba jeszcze 10-krotnie silniejsze. Dziękuję panu. Dziękuję. Dziękuję za wywiad dla Polskiej Telewizji. Il vous plaît? Oui, c'est très bien. Eh bien, voilà. Voilà. Vous êtes de quel pays? Quel pays? Norvège. De Norvège? Norvège, oui. Oui. Et vous comprenez Beksiński? Comprenez? Faustor. Un peu, oui. Un peu. Un peu, oui. Moi, je suis polonais, je le comprends un peu aussi. C'est pour dire que l'art, le bon art, on peut le comprendre en-delà de toutes les frontières. Oui. Attends, dame.
C'est certainement la star. Parce qu'il est architecte, il a aussi construit dans son pays. Non, il a toujours travaillé pendant 2 années, ça à peine, mais toujours dans le secteur d'exécution. Donc il disait à un certain moment ici, je travaillais comme fouetteur d'esclaves sur des chantiers. Parce que... Ça, on sait faire aussi, la schlag. Parce que... une fois mes études terminées, j'ai travaillé durant quelques années dans une entreprise de bâtiment comme fouetteur d'esclaves sur le chantier. Il n'a jamais dessiné, il n'a jamais fait des projets architecturaux. C'est toujours la peinture depuis les débuts. Depuis les débuts, les dessins d'abord, la photographie d'abord. Je vous montrerai tout à l'heure ces photographies, c'est étonnant. La photographie, puis la sculpture abstraite, la peinture abstraite. Et petit à petit, le figuratif fantastique, l'expressionnisme fantastique. C'est un problème, tu vois, tu fais les photos de notre famille, pour te souvenir. Bardzo miło poznać. Może w Instytucie Polskim pani napisze, tak? Że Beksiński mieli wystawiany zajście u pana też. Ale rysunki Beksińskiego. Jest piękna kolekcja rysunków Beksińskiego, która zostanie przedstawiona u was. Tak, a bardzo dobrze. Degracja, proszę pani, w tej chwili. Bo ja nie mam telefonu do niego. Nie, nikt nie ma. Może ja w moim telefon. Sekretariacie ja mam, może jest. Bo nie jest zastrzeżony. To jest pani? Nie, już nie. A może ja to tak zatrzymam? To jest wystawa raczej obrazów. O jakimś takim charakterze bardziej serein, spokojnym, podczas gdy poprzednie było Chagnon Boissy, mocne. Tamta była wystawą prestiżową, a ta jest wystawą, powiedzmy, taką courant, która ma z roku na rok mniej więcej tego typu wystawy chciałbym urządzić. W każdym razie już jest projekt zrobienia wystawy w Oslo w przyszłym roku, w lutym i prawdopodobnie w Nowym Jorku. Ważna galeria się szalenie zainteresowała. Dzisiaj kupiła jeden obraz. Przyleciał ten galerzysta z czekiem w zębach 8. Miał Concord, miał do Nowego Jorku o godzinie 10. O 8 przyniósł czek, pojechał i mówi, koniecznie musimy zrobić w Nowym Jorku tą wystawę. To jest genialny malarz, fenomenalny, nigdy nie widziałem. Także ogromny siód. No. Thank you.
Thank you.